Jednym z najważniejszych pytań, jakie może zadać sobie kibic Premier League po sezonie Premier League, to pytanie dotyczące preferencji 11 sezonu Andrzeja Twarowskiego. Więc pytanie, jaka ta 11 według Andrzeja Twarowskiego, dziennikarza Canal Plus, będzie? Siemanko. No jest tutaj kilka ciekawych smaczków i jest jeszcze ważna informacja na początku tego materiału. Andrzej może wybrać maksymalnie 3 piłkarzy City i 3 piłkarzy Liverpoolu, żeby po prostu nie była ona wypchana piłkarzami The Reds i The Citizens. W związku z tym zadanie staje się nieco trudniejsze. Ale zobaczymy. Ciekawsze na pewno, zobaczymy. Z Tomkiem Ćwiąkałą nagrywaliśmy draft La Ligi na podobnych zasadach. Tam też ograniczenia dotyczyły Realu i Barsy, czyli tych dwóch największych, jakby nie było, jeżeli chodzi o markę klubów. Tutaj, jeżeli chodzi o markę, ale przede wszystkim umiejętności piłkarskie zadecydowały o tym, że City i Liverpool musieliśmy trochę ograniczyć. No ale, żeby nie przedłużać, bramkarz, Andrzeju, masz takie alternatywy przed sobą: José Sá, Edouard Mendy, Alisson, Ederson, Hugo Loris. Kogo wybierasz do swojej 11 sezonu? Gdybym mógł ją stworzyć dowolnie, bez tych ograniczeń, to na pewno to byłby Alisson, czyli te wielkie bochny chleba, które zatrzymują niemal każdego napastnika w sytuacji 1 na 1, a ponieważ to nie będzie Brazylijczyk, bo muszę oszczędzać piłkarzy Liverpoolu, to postawię na nową twarz w Premier League, która zaprezentowała się wyśmienicie. Zadanie nie było łatwe, ale wydaje mi się, że José Sá zaskoczył nie tylko wszystkich obserwatorów Premier League, ale także samego siebie. Jest taki współczynnik jakby tak nadprogramowo obronionych goli, tak to nazwijmy w cudzysłowie, to on ma plus 9, Alisson ma plus 4, a Ederson ma minus 2. Także wydaje mi się, że to był świetny ruch ze strony Wolverhampton. Też nie najgorzej na tym w sumie wyszedł Rui Patricio, bo zdobył tak Ligę Konferencji z Romą, z innym Jose, prawda, już nie Sa, który tam chyba nawet łezkę uronił. Także postawię na Portugalczyka. Nie komentowałem zbyt wielu meczów Wolverhampton. Akurat ten, który miałem przyjemność komentować, to niespecjalnie mu wyszedł, bo to było spotkanie z Arsenalem. Pamiętasz tę ostatnią akcję meczu i chyba nawet jemu bramka została chyba zapisana w ogóle jako trafienie samobójcze bramkarza, tak mi się wydaje, bo początkowo wszyscy myśleli, że to Lacazette. Tak, i jeszcze Lacazette, który tam zaliczył ciekawy incydent, mianowicie według wielu kibiców Wolves faulował José Sá w tej sytuacji. Więc ale ogólnie ta liczba plus 9 obronionych goli robi duże wrażenie, także wydaje mi się, że to jest dobry kandydat, nieoczywisty pewnie spośród tych nazwisk. Ja bym jednak dorzucił też do tej listy Łukasza Fabiańskiego. My czasem musimy też doceniać dokonania naszych ludzi. 13 obronionych rzutów karnych w Premier League. Łukasz jest jedynką. Ja miałem przyjemność komentować mecz z Manchesterem City. To było spotkanie, które zbudowało nam tę ostatnią kolejkę. 2-2, Riyad Mahrez, ale w ogóle to, co zrobił Fabian przy tamtej interwencji, to była rzecz nieprawdopodobna, jakby miał przed sobą szklaną kulę, z której wyczytał, co się będzie działo, ale też jakby dynamika wyjścia do tej piłki kopniętej przez Riyada Mahreza. To było takie fajne komentatorskie przeżycie. Także wciągam na tę listę Łukasza Fabiańskiego, ale miejsce w mojej drużynie dostaje José Sá. Fabian ma zresztą patent na takie przewidywanie, na poprawne antycypowanie intencji napastnika. Pamiętny karny z Ademolem Lukmanem w roli głównej. Tak, to było piekielnie trudna 11 do obronienia, prawda? Ale trzeba było wyczekać. Strzelił właściwie idealnie Ademola Lukman. To był chyba najgorzej w ogóle wykonany rzut karny w historii Premier League. Bardzo prawdopodobne. Wydaje. Gdyby ktoś sporządził taki ranking, to na pewno podium byłoby zaklepane z góry. Okej, bramkarza już znamy, jest to José Sá. Pamiętając o ograniczeniach, na razie nie wykorzystałeś ani jednego piłkarza City i Liverpoolu. Prawy obrońca: Reese James, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Matty Cash, a propos polskich akcentów, i Valentino Livramento, jeden z moich ulubieńców. Jak ty to widzisz, Andrzeju? Ciekawy zawodnik, Livramento, ale muszę go odrzucić, biorąc pod uwagę tę konkurencję, z którą się spotyka na tej planszy. Mattiego Casha bardzo lubię, bardzo mi się podoba ten piłkarz. Mam taką drobną satysfakcję, że jak się zaczynała jego przygoda z Aston Villą, to powiedziałem, że ten chłopak zrobi naprawdę dużą karierę. Też pamiętamy ten szum wokół jego osoby, to podważanie jego umiejętności, nawet czysto piłkarskich, przez ludzi, którzy po prostu nie oglądali meczów Mattiego Casha, tylko tak sobie założyli, że on nam do kadry nie pasuje. Poza tym wszystkim bardzo pozytywny chłopak i musimy mieć na względzie to, że on został wybrany najlepszym piłkarzem Aston Villa. Dokładnie. W tym sezonie i wcale mnie to nie dziwi. Kyle Walker, to wiadomo, to jest ten człowiek... Twój ulubieniec. Bardzo sobie cenię tego piłkarza. To jest facet, który zabezpiecza całą obronę Manchesteru City. Ja ogólnie w trakcie sezonu doszedłem do takiego wniosku, że jeśli by kogoś w miejsce Kyle'a Walkera szukał Pep Guardiola, to moim zdaniem Matty Cash nie byłby złym pomysłem. Też bym go śmiało krzywemu polecił do Manchesteru United. Dziękuję. Bardzo proszę. Do usług. Reese James. Dobry sezon, aczkolwiek całe rozgrywki dla Chelsea średnie, bo oni tylko przez moment uczestniczyli w całym wyścigu o mistrzostwo Anglii. No nie mogę zlekceważyć tych wszystkich asyst Trenta Aleksandra-Arnolda. Kusiło mnie, żeby wstawić Matty'ego Casha. Wcześniej wspominałem o Łukaszu Fabiańskim, ale pozostanę przy Trencie. GAA jednak. Tak, wykorzystujesz pierwszego piłkarza Liverpoolu, automatycznie zostaje ci ich tylko dwóch w tej 11. Myślę, że śmiało by musisz o tym pamiętać. Mogłaby śmiało powstać taka reklama, nie wiem, jakiegoś FedExu właśnie z Trentem Aleksandrem-Arnoldem. Zawsze na czas. Zawsze dostarcza. Zapukamy do właściwych. We właściwe miejsce, tak. Dokładnie. Środkowi obrońcy. Wybierasz dwóch z całego zbioru, więc proszę nie sugeruj się tymi zestawami. One są tylko po to, żeby nam tutaj nie namącić za bardzo. Jasne. Ale przeczytam dla porządku. Ibrahima Konate, Joel Matip, Virgil van Dijk, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Mark Guehi, Cristian Romero i Gabriel. Taki akcencik z północnego Londynu na sam koniec. Oczywiście drugi akcent to Cristian Romero. Jak ty to widzisz? Z północnego Londynu bardziej brałem pod uwagę Cristiano Romero. Nie dziwię się. Zakładałem, że tak może być. Wezmę Virgila van Dijk'a. Okej. Bo to dla mnie postać całkowicie kluczowa. To właściwie nie ma sensu tego uzasadniać, bo każdy wie, jaką wartość przedstawia sobą ten piłkarz. Zostaje jeden piłkarz z Liverpoolu w takim razie, przypominamy. Tak, już wiem nawet który. Chociaż no, to mnie ciekawi. Potem jeszcze o tym porozmawiamy. Antonio Rüdiger, czyli sezon wybitny tego obrońcy, tego zawodnika. Nie dziwię się, że sięgnął po niego Real Madryt. Życzę mu jak najlepiej. Miałem okazję z nim rozmawiać po meczu nieudanym dla Chelsea. Chelsea-Manchester City. On jest cały czas taki naładowany emocjami, jakby po prostu co 15 minut walił jakieś podwójne espresso. Ale zarówno jeśli chodzi o te działania defensywne, ale także ofensywę, bo to jest ten element, który też rzucał się w oczy w tym sezonie, więc u mnie u boku Virgila van Dijk'a będzie grał Antonio Rüdiger. Ruben Dias nie, bo on jednak długo leczył kontuzję. To prawda, i była dziura. Liderem z konieczności musiał być Aymeric Laporte, ale ja jednak nagrodzę Antka. Rozumiem, Virgil van Dijk, Antonio Rüdiger. Póki co dwóch piłkarzy Liverpoolu już mamy, ani jednego z Manchesteru City, ale być może za chwilę się to zmieni, albowiem na lewej stronie w naszym drafcie Andy Robertson, João Cancelo, do którego nawiązywałem, Tyreek Mitchell, Luka Digne, Marcos Alonso. Kogo ty wybierasz? Marcos Alonso zaskakująco dobry w tym sezonie. Ja wiem, że on jeśli chodzi o bronienie dostępu do własnej bramki, to z tym bywa różnie, ale w ofensywie poza tym jedna z najlepiej ułożonych nóg w całej Premier League, jeśli chodzi na przykład o strzały z voleja, prawda? On to po prostu umie, ma to zaprogramowane w swojej głowie. Na pewno nie Łukasz Digne, wydaje mi się, że ten piłkarz jest mocno przereklamowany. No muszę postawić na kogoś z Liverpoolu albo Manchesteru City, mimo wszystko João Cancelo, a nie Andy Robertson. Do jakby osiągnięć Andy'ego Robertsona już wszyscy przywykliśmy, bo on jest bardzo regularny w tym, co robi, podobnie jak Trent Alexander-Arnold, także wezmę kolegę João Cancelo. Okej, czyli jednego piłkarza Manchesteru City w naszej selekcji mniej. Co ciekawe, gdyby nie kontuzja Bena Chilwella w meczu z Juve, to może łatwiej byłoby się kłócić kibicom Chelsea, ale myślę, że w tym przypadku raczej tu alternatywa była dwuskładnikowa. Albo Andy Robertson, albo Cancelo właśnie. Dobrze, przenosimy się wyżej. Środkowy pomocnik o profilu nieco bardziej defensywnym, albo o profilu, który może czasami predestynować go do gry na tej pozycji. Rodri, Fabinho, Mateo Kovacic, Declan Rice, Pierre-Emil Højbjerg. Jeden człowiek dla mnie tu jest poza konkurencją, ten pierwszy. Okej, zastanawiam się, czy go wykorzystasz teraz, bo trochę ci się miejsca zacznie... Jeżeli defensywny pomocnik strzela 7 bramek w sezonie i często to też są bardzo istotne gole dla rozwoju całej sytuacji w lidze. Poza tym uważam, że on ma po prostu wszystko, ten chłop. Wydaje mi się być niedoceniany, bo to też nie jest taki gość, który często bywa na pierwszych stronach gazet. Prawda. Bardzo taki skromny, skupiony na swojej pracy, niezwykle pożyteczny. Uważam, że od Busquetsa Hiszpanie nie mieli tak dobrego piłkarza na tej pozycji, a Rodri do tego jeszcze potrafi dodawać gole, więc dla mnie on tutaj jest całkowicie poza konkurencją, czyli wykorzystałem już dwóch piłkarzy Manchesteru City. Trochę tego Cancelo nie przewidywałem w swoich rozważaniach, ale muszę, bo to po prostu będzie na tym cierpiał Bernardo Silva. Jest Bernardo Silva? Jest, oczywiście, że będzie. Oczywiście. Bo ja bym ogólnie bym skonstruował tak środek pola, że Bernardo Silva, Rodri i Kevin De Bruyne. Po prostu zestawił, złożyłbyś z Manchesteru City. Tak, 11 sezonu, więc chciałbym, żeby to wybrzmiało. Żeby nie urazić tego wspaniałego piłkarza, niezwykle pracowitego i jego fanów. Kilka meczów ze stadionu oglądałem, komentowałem. Top. Bernardo Silva, to jest nieprawdopodobne. On po prostu, tak jak N'Golo Kanté, on jest wszędzie. Mrówcza praca. W trakcie meczu, a do tego wszystkiego jeszcze jest super bonus w postaci goli Bernardo Silva. Tak. I to nie byle jakiej urody. Tak. Pamiętamy dobrze bramkę, chociażby z Willą. Ale uwaga, teraz właśnie to, co już przewidziałeś przed chwilą. Wybór dotyczący środkowego pomocnika. Też szeroki zestaw, tak, Andrzeju? Szeroki zestaw. 10 piłkarzy masz do wyboru i tutaj tak naprawdę różne profile taktyczne się ścierają. No tutaj specjalnie nie ma co analizować. No ja tylko przeczytam. McFred krzywy podpowiada, ja tylko przeczytam dla porządku. Tak. Thiago Alcantara, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ilkay Gündoğan, Phil Foden, Conor Gallagher, Mason Mount, Martin Odegaard, James Ward-Prowse. To no tylko jeden człowiek może wygrać tę konkurencję. Kevin De Bruyne. Kończą się w tym samym piłkarze Manchesteru City. Oczywiście. 15 goli w sezonie. To jest niezwykłe, że ten jego współczynnik expected goals to jest 6. To jest a bramek jest 15, więc to daje 9 nadprogramowych trafień Kevina De Bruyne. Daje nam wyobrażenie na temat trudności pozycji, z jakich on strzelał gole. Ten mecz przeciwko Wolverhampton, 4 sztuki wsadził Kevin De Bruyne. Jakby to było nic. A mógł mieć 6 przecież. Bo jest tam słupek był przecież. Tą w cudzysłowie słabszą lewą. Tak, niesamowite. Piłkarz, którego ogląda się wspaniale. On cudownie zaprezentował się w meczu przeciwko Liverpoolowi 2-2 na Etihad Stadium. Po prostu w pojedynkę rozwala drugą linię przeciwnika. No powiedziałbym, że to jest taka bardziej współczesna wersja Stevena Gerrarda. Tak bym to określił. Ja wiem, że jeszcze większą dynamikę miał Steven Gerrard, ale jeśli chodzi o takie oko do podania, to ciąg na bramkę. To akurat miał, prawda? Steven Gerrard, nie można mu tego odmówić, ale no Kevin De Bruyne jest zawodnikiem, który ma w sobie wszystkie elementy, których szuka u piłkarza zarówno trener, jak i piłkarz, z którym grasz w zespole, jak i kibic. Tak jest. Także tutaj jest całkowity, aż mi mowę odebrało, komplementując Kevina De Bruyne, przepraszam. Całkowity no-brainer. Całkowity no-brainer. Tak, Kto drugi, tak? Pole szerokie, jak widać, i tylko jeden piłkarz z Liverpoolu pozostał. Znaczy ja bym to zrobił inaczej. Po prostu bym przerzucił Bernardo, ale tego zrobić nie mogę. I mam dobrać kolejnego. Wiesz co, najbliżej mi było mimo wszystko do Declana Rice'a. Czy możemy tak zrobić, że Declana Rice'a jako tego drugiego środkowego jakoś go wkomponujemy rzucić, tak, żeby taktycznie pasował. Czyli bym zagrał dwiema szóstkami. Zagrałbyś dwiema szóstkami, w porządku. Tak, Declan Rice i Rodri, przed nimi Kevin De Bruyne. Declan Rice to cudownie rozwijający się piłkarz. Dziękuję bardzo, dziękuję panie uprzejmie. Wydaje mi się, że ta krzywa jego umiejętności, formy i rozwoju to po prostu układa się tak w przypadku Declana Rice'a. Poza tym bardzo mi się podoba ta sztafeta pokoleń w West Hamie United. To takie powolne odchodzenie Marka Nobla i ta opaska, która ląduje na ramieniu Declana Rice'a. On mógłby dodać do swojej gry więcej liczb, tak jak to ma miejsce w przypadku Rodrigo, czy też Bernardo Silva, tak bo musi pamiętać, że Bernardo też świetnie się sprawdza na pozycji defensywnego pomocnika, ale też charyzma u tego młodego gościa i taki ogólny optymizm, świetne poczucie humoru, to trzeba cenić u ludzi, także Declan Rice, taki trochę jestem rozdarty, bo z jednej strony bardzo bym chciał, żeby został w West Hamie, bo trudno mi sobie wyobrazić tę drużynę bez niego, a West Ham jest wielkim klubem, 60 000 ludzi na każdym domowym meczu. Z drugiej strony natomiast no, on jasno się określił, że chciałby grać w Lidze Mistrzów. To tam jest jego miejsce. Tam West Ham Ligi Mistrzów nie zapewni w kolejnym sezonie, także pytanie, kto sięgnie po Declana Rice'a. Kto go nie weźmie, to będzie po prostu ultra zadowolony. On podniesie wartość, wydaje mi się, każdej drużyny. I pytanie, kto sięgnie głębiej do portfela, bo to jest rzecz nieunikniona w przypadku takiego nazwiska jak Declan Rice. 100 milionów. Ja myślę, że to może być nawet kwota wyższa od tej zapłaconej przez Manchester City Aston Villa za Jacka Grealisha, ale dla mnie Rice jest pewniakiem. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś elementu, który ma być tym game changerem w twoim zespole, to w środku pola, to bym wziął Declana Rice'a, prawda? Krzywy? Oczywiście. O. Prawe skrzydło i tutaj 5 panów: Mohamed Salah, Bukayo Saka, Riyad Mahrez, Jarrod Bowen i Rafinha. Kogo do swojego składu bierzesz? Masz tylko jeszcze jednego piłkarza Liverpoolu, przypominam. Muszę wziąć Mohameda Salaha, bo jednak oceniamy cały sezon, a nie ostatnie miesiące, które były dla niego średnie. Tak to należy nazwać. Wydaje mi się, że po Pucharze Narodów Afryki, on chyba mocno przeżył. 5 dogrywek też przy okazji mocno, w krótkim czasowym. Wydaje mi się, że jak dźwigasz na swoich barkach oczekiwania kilkudziesięciu milionów ludzi, to nie jest tobie łatwo przegrana w rzutach karnych z Senegalem. No i odpadnięcie w drodze do mundialu. I do tego i do tego wszystkiego jeszcze te wszystkie rozmowy na temat nowego kontraktu. To mu wyraźnie nie pomagało, podobnie jak było w przypadku Harry'ego Kane'a i Tottenhamu, prawda? Czyli ten pierwsze miesiące sezonu Harry'ego Kane'a właściwie nie było, potem się rozkręcił i już był tym Harrym Kane'em, którego lubimy i cenimy. Natomiast no, nie można pominąć w 11 faceta, który jest współkrólem strzelców i do tego jest najlepszym asystentem całej ligi, a tak jest w przypadku Mo Salaha, ale na pewno na bardzo duże wyróżnienie zasługują wszyscy pozostali. Bukayo Saka, podobnie jak w przypadku Declana Rice'a, to taki pięknie rozwijający się zawodnik, przyszłość, nie wiadomo do końca czy Arsenalu, bo już tam pukają różni bogaci ludzie do gabinetu Michela Artety i będą pewnie wpływać też takie oferty pod 100 baniek. Tego trzeba być świadomym, z tym trzeba się liczyć. Rafinha, jeśli odejdzie z Liverpoolu, Sadio Mane, a wszystko na to wskazuje, to wówczas prawdopodobnie sięgnie po Rafinie Jurgen Klopp, a tą drugą opcją może być Jarrod Bowen. Tak? Może też być Jarrod Bowen, to prawda. I no, bo to są tacy, uważam, że to są tacy piłkarze, którzy by dobrze pasowali do stylu gry Liverpoolu. Zresztą to samo można powiedzieć o Bukayo Sace. Ale tak, tutaj jednak patrzymy na 38 kolejek sezonu, nie na to, co się działo w ostatnich kilkunastu tygodniach. Był absolutnie fenomenalny. Tak dystansował konkurencję, nawet tego biednego Bernardo Silva, którego pominąłeś wcześniej. Poza tym jakby problemem Salaha jest, to tak w cudzysłowie problemem, że on jest szalenie regularny, że już tak przywykliśmy do jego goli. To trochę tak jak z bramkami Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Które nie robią nas jest wielkiego wrażenia. Tak, że już każdy Salah strzelił gola, no dobra, przecież to normalne, nic wielkiego się nie wydarzyło, a to, że człowiek potrafi tak sezon w sezon dawać drużynie tam plus 20 goli. To jest rzecz niezwykła dla trenera i kibiców danego klubu. To prawda. Lewe skrzydło i tutaj tacy panowie jak Son, Luis Diaz. Francuska piosenka Son d'amour. Rzeczywiście w Sonie można się zakochać. Leandro Trossard. Oprócz niego, jak już mamy taki bardziej francuski akcent, Wilfried Zaha tu też i Gabriel Martinelli. To a propos tych preferencji Jurgena Kloppa, bo on oczywiście jest znanym fanem talentu Gabriela Martinellego. Słucham, jak ty to widzisz? Kogo znaczy, niech przemówią liczby, bo tu nie będę się zbyt długo rozwodził. No ja, 23 gole bez rzutów karnych. Jedyny Sona. Piłkarz Spurs, który jest w stanie wywołać uśmiech na mojej twarzy. Tak? Nie dziwię chyba się. Tak, nie, to jest tak. Ogólnie przemiły chłopak. Ja bardzo mi się podoba jego ogólna postawa, że on jest taki pełen pokory. Też nigdy nie słyszałem, żeby, nie wiem, grał na transfer. Załóżmy. On jest szczęśliwy w tym miejscu, w którym jest. Ja byłem na derbach północnego Londynu jako kibic. Wielkie przeżycie. Nawet ostatnio rozmawialiśmy chyba. Rozmawialiśmy o tym. Wielkie przeżycie. Miałem tę przyjemność oglądać Sona na żywo i w tym pierwszym meczu derbowym nakrył go czapką Tomiyasu i uciekał dosłownie przed Japończykiem. Koreańczyk. W tym drugim już Son błyszczał, chociaż tak szczerze powiedziawszy, to z trybun najbardziej podobała mi się gra Harry'ego Kane'a. Jak widzisz tego faceta w akcji, to jak on wszystko przelicza w głowie, jak ta noga jest w stanie wykonać każdy pomysł, który rodzi się w tym umyśle, to jest rzecz niezwykła dla osoby, która lubi piłkę nożną. Także Son i tutaj właściwie możemy mówić o nokaucie. I ostatni akcent naszej jedenastki to napastnik. Uwaga, jako że wykorzystałeś już opcję z Liverpoolu, no to nie możesz zdecydować się na Sadio Mane, nie możesz się zdecydować również na Diogo Jotę. Zostaje ci Cristiano Ronaldo, Harry Kane i uwaga, smaczek ode mnie, Ivan Toney. Ivan Toney, uważam, że doskonałe wejście do Premier League. Czasem powątpiewamy w te gwiazdy Championship, a on pokazał, że ten najwyższy poziom to jest miejsce, do którego on zwyczajnie pasuje. Zastanawiam się, jak będzie wyglądać letnia sesja transferowa. To jest chłopak, który chyba jest z Newcastle. Tak, ja myślę, oczywiście. Przez lata próbował się przebić. Jestem więcej niż pewien, że będzie próbował go ściągnąć na St. James's Park. Eddie Howe, tak. Bo to był tak fajny transfer dla Ivana Toneya, bo przy całej sympatii dla Brentford, dla całego pomysłu na tę drużynę, na ten klub, na fantastyczni kibice, to też muszę od razu nadmienić. To jest stadion mieszczący chyba 17 000 ludzi, a tam, słuchajcie, tam jest jak w wulu, po prostu bębenki pękają, non-stop cały stadion śpiewa, ale St. James's Park, prawda? 50 parę tysięcy ludzi, chłopak stamtąd, także wydaje mi się, że to by było coś fajnego dla wszystkich osób, które generalnie lubią Premier League. Cristiano Ronaldo, mu drogi nie Cristiano, zastanawiam się tutaj, tak, znaczy z tego zestawu wziąłbym pod uwagę Sadio Mane, ale już nie mogę. Nie możesz. Tego ruchu, bo wykorzystałem te wszystkie karty, gdzie są piłkarze Manchesteru City i Liverpoolu. Cristiano Ronaldo. Myślę, że warto byłoby docenić jego sezon, bo różnie to bywa z napastnikami, którzy osiągali znakomite wyniki strzeleckie w Serie A. Pozdrawiamy Romelu Lukaku. A Cristiano przyszedł do dużo gorszej drużyny i możemy powiedzieć, że wykonał zadanie. A to nie było rzeczą łatwą, zwłaszcza, że kiepski sezon Bruno Fernandesza. Też wydaje mi się, że jakby to przyjście Cristiano Ronaldo, oni się bardzo ze sobą przyjaźnią, ale gdzieś usunęło w cień Bruno i on jakby nie potrafił się za bardzo w tej nowej dla siebie sytuacji odnaleźć. Ale ponieważ wcześniej wspomniałem o tym, jak bardzo podobała mi się gra Harry'ego Kane'a, to jednak kolega Kane, obywatel Kane wygrywa ten konkurs, bo tu masz etatowy wykonawca rzutów rożnych w reprezentacji Anglii. Wiesz, do czego zmierzam, że tu jakby masz więcej niż w przypadku Cristiano Ronaldo, bo do goli masz też tego cofniętego rozgrywającego i on z tych zadań wywiązuje się fenomenalnie. Harry Kane'a, jak już jesteś na stadionie i widzisz, taka asysta Harry'ego Kane'a, który podawał chyba na Villa Park do Sona. A, wiem o co chodzi. Głową, ale po skanowaniu przestrzeni. Tak, to jest to widzenie peryferyczne. Ja pierwszy raz widziałem, żeby ktoś głową wykonał prostopadłe podanie i to takie na, nie wiem, na 25 metrów. Także to może do United go. Był kiedyś taki piłkarz jeszcze stosunkowo niedawno, który też z ataku tak coraz głębiej, aż w pewnym momencie nawet na środkowym defensywnym pomocniku grał. Nazywał się Wayne, a nazwisko miał Rooney. To idealnie za niego do Manchester United i będziemy mieli batalię na szczycie. Nie, oczywiście prowokuję teraz. Nie chcę mi się wierzyć, że prowokuje Kane, bo też widać, jak dobrze działa ta współpraca na linii kapitana reprezentacji Anglii Antonio Conte. Zresztą musicie wiedzieć, że najbardziej kochaną obecnie osobą na Tottenham Hotspur Stadium nie jest żaden z piłkarzy, tylko jest Antonio. Powiedzmy, oni śpiewali przez, no nie chcę przesadzić, ale 75 minut spotkania, to 55 minut tej ścieżki dźwiękowej to było to Antonio, 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 mój Antonio. No także Antonio tam jest szefem i to wiedzą wszyscy i poza pewnie Danielem Levym, który tam sobie uzurpuje prawo do tego, żeby mieć decydujący głos w każdej sprawie. Także Harry Kane. Okej, i tym akcentem kończymy naszą jedenastkę. Z Tomkiem Ćwiąkałą jeszcze braliśmy pod lupę trenera, więc w zasadzie, jeżeli masz jakieś skojarzenie, możesz się nim teraz podzielić. Być może to będzie właśnie Antonio Conte, skoro ani Jurgena Kloppa, ani Pepa Guardioli nie możesz wsadzić do tej jedenastki. To tak w ramach bonusu. Kogo byś mianował trenerem tej jedenastki? Warto byłoby wyróżnić kogoś z drugiego szeregu, bo no wiadomo, że najłatwiej to powiedzieć Guardiola albo Jurgen Klopp. Może Patrick? Nie Patrick Vieira. Ja bym postawił na Thomasa Franka. Thomas Frank też chodził mi po głowie. Z Brentfordu doceniany pod koniec. Tak, wydaje mi się, że facet sprawdził się w niełatwych momentach, bo już był taki etap sezonu, kiedy wydawało się, że Brentford będzie poważnie w dół. Tak, że poważnie będzie zamieszane w walkę o utrzymanie. Ten statek nabierał wody, ale Thomas Frank swoją charyzmą, swoim pomysłem na całą drużynę tę wodę szybko tam wypompował z piłkarzami i oni bardzo spokojnie zakończyli ten sezon, ponad 40 punktów. Wydaje mi się, że oni ugrali sami więcej oczek niż Norwich i Watford razem wzięte, czyli dwa pozostałe Beniaminki. Może tak być. A do tego wszystkiego to nie była drużyna taka jak wcześniej Sheffield United, gdzie wszystko było oparte na defensywie. Dużo meczów wygranych tam wynikiem 1-0, ale to też jest taka piłka, która jest ukierunkowana na to, żeby cieszyć kibiców. Też kapitalny ruch z wzięciem Christiana Eriksena. Także niech to będzie Thomas Frank. Dziękuję serdecznie Andrzeju za udział w dzisiejszym piąte miejsce jest postęp. Jest to sukces. Ja też tak uważam, że to jest sukces mimo wszystko. Jeszcze będzie pięknie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiamy.